Błażej Marciniak, Marek Cieśla, założyliśmy Shelly i chcieliśmy wam powiedzieć, jak to było z tym Kickstarterem. Dzięki za zaproszenie. Art, w ogóle to nasza pierwsza aula. Okropne przeoczenie z naszej strony. Przepraszam. Bo się poprawimy. Jasne. Słuchajcie, Shelly to jest software, który powoduje, że możecie swoich urządzeń używać jak lokalnej chmury. Natomiast to jest software, podkreślam, w odróżnieniu od tego, czym jest hardware. Na Kickstarterze poszliśmy z hardwarem tak naprawdę po to, żeby pokazać, że nasz software działa. Ponieważ na Kickstarterze takiego software'u usługowego po prostu się nie odpala. To znaczy, można, ale to nie zadziała. Trzeba pokazać coś, co jest namacalne, realne i co można wziąć do ręki, więc musieliśmy stworzyć proof of concept, czym jest właśnie Shelly Box. I teraz jak Shelly się różni od normalnej chmury? Ano tak, że do chmury się wszystko wgrywa, a u nas nie. Rozdzielamy dane od kontroli. W normalnej chmurze dane równa się kontrola. Nie masz danych, nie masz kontroli, dasz im dane, masz kontrolę. Znaczy tą część, którą widzisz. Natomiast my rozdzielamy kontrolę od danych i teraz kontrola jest u nas w cloudzie, natomiast dane pozostają na storage użytkownika. To jest taka najważniejsza różnica. Dane pozostają tam, gdzie są. Nie są uploadowane nigdzie, są tylko wymieniane w grupach, które tworzycie z ludźmi, z osobami, które zapraszacie. I teraz problem, jaki widzimy na obecny na świecie, jest taki, że dane są rozsiane wszędzie. Synchronizacja stworzyła, że mamy teraz setki kopii na setkach urządzeń, co wcale nie jest dobre. To może kiedyś było fajne, teraz to jest tylko problem. Natomiast my chcemy stworzyć nowy paradygmat, gdzie dane będą, synchronizacja ich będzie odbywała się inteligentnie, w zależności od tego, czym te dane są. Czy są ważne, czy są mniej ważne, czy to jest plik wideo, czy to jest audio. I to powinno być uwzględnione w tym, jak one są dystrybuowane, bo w tym momencie dla takiego Dropboxa, czy jakiegokolwiek innego clouda, każdy plik to są ziemniaki. Wirus synchronizuje, malware synchronizuje, audio synchronizuje, Office synchronizuje, wszystko jak leci. I teraz ta część kickstarterowa, o której wam opowie Marek, ja wam potem troszeczkę opowiem od części takiej organizacyjnej. Przekazuję. Dziękuję ślicznie za przekazanie klikera tak samo. Jeszcze raz przedstawię się, Marek Cieśla. De facto od lat zajmuję się wprowadzaniem produktów na rynki i de facto Kickstarter dla nas to był jeden z takich, można powiedzieć, pretekstów, żeby wypróbować i zwalidować produkt. Oczywiście zanim przejdę do opisu właśnie, dlaczego tak zrobiliśmy, powiem jedną rzecz. Mieliśmy de facto jedynie projekt graficzny, zrobiliśmy jakiś prototyp na 3D, i to było de facto wszystko, co spowodowało, że mogliśmy pokazać to na Kickstarterze. Naszym głównym celem tam wtedy to nie było to, żeby zarobić setki tysięcy dolarów, aczkolwiek udało nam się dosyć dużo, ale żeby przede wszystkim zrobić, można powiedzieć, takie duże uderzenie, jeżeli chodzi o PR. W tym czasie Błażej siedział w Silicon Valley i rozmawiał z różnymi inwestorami pod kątem właśnie robimy rundę A, ale brakowało nam i rozgłosu, jak i również trakcji. Kickstarter nam to de facto dał. I teraz jest jedna bardzo ważna rzecz. Część z was pewnie zastanawia się, czy iść na Kickstarter, czy w ogóle zrobić tak typowy crowdfunding. Otóż Kickstarter, w ogóle crowdfunding nie jest dla każdego. To trzeba sobie od razu powiedzieć. Są olbrzymie koszty związane i z PR-em, i w ogóle przede wszystkim ze zrobieniem samego prototypu, nie mówiąc już później o obliczeniu i ryzyku związanym z transportem, czyli trzeba to wysłać, dany produkt, w różnych częściach świata. Oczywiście my popełniliśmy masę błędów, ale one niekoniecznie były związane z tym, że chcieliśmy akurat je popełnić. Po prostu takie były obliczenia. Wydawało nam się, że na Kickstarterze, jak puściliśmy go w Stanach, to 80-90% wszystkich pledge'ów de facto będzie z tego miejsca, a to okazało się, że 50% to była Europa, Stany, Azja, praktycznie cały świat. I teraz niestety koszty poszły tak, jakie są. Więc w pierwszej kolejności, jeżeli ktoś planuje wejście na Kickstartera, musi bardzo mocno dobrze to zaplanować. Druga kwestia jest taka. Mamy alternatywę w postaci Indiegogo. Indiegogo jest również platformą, do której też zastanawialiśmy się, czy iść, ponieważ oni są bardzo mocno umocowani w Europie i w innych krajach. Natomiast ponieważ naszą strategią był inwestor amerykański, taki był de facto wybór. Tutaj pewnie będą prezentacje odnośnie BizFounda i pozostałych rozwiązań, o których pewnie koledzy powiedzą dalej. Natomiast chciałem wam tylko powiedzieć, że jest coś takiego jeszcze jak self-crowdfunding,
lub po prostu zwykły tak zwany pre-order. Co to znaczy? Był taki przykład takiej firmy, która wyprodukowała fajny gadżet, polegający na tym, że kładzie się taki mały device koło klamki i zdalnie można otwierać drzwi, czyli po prostu przez smartfona. I chcieli wejść na Kickstartera, ale Kickstarter ich tam nie wpuści, więc się wkurzyli i zrobili własną platformę, którą na zasadzie open source'a rozdają wszystkim. Mówiąc, jeżeli Kickstarter was tam nie chce, nie ma problemu, proszę bardzo, tu jest nasza platforma, można z tego korzystać. Tylko oczywiście, jeżeli ktoś chce tam zaistnieć, też trzeba mieć niestety konto amerykańskie. To jest jakby ten mankament. Oczywiście są jeszcze takie aspekty jeszcze niższego rzędu, czyli zwykły pre-order. Czasami nie trzeba robić Kickstartera, jeżeli macie gotowy produkt. Wystarczy zrobić fajną kampanię, obliczyć sobie koszty pozyskania użytkownika i wtedy po prostu zebrać te pieniądze i w momencie, kiedy się uzbiera, automatycznie zacząć wysyłać. Tego typu właśnie rozwiązania wprowadziły właśnie różne firmy w Stanach i jest to coraz większym trendem jako alternatywa do Kickstartera. I ruszamy do przodu. Przepraszam. Ponieważ mamy tylko 20 minut, więc idziemy dokładnie jak ta rakieta, którą tutaj widać. Oczywiście tutaj kwestia Kickstartera, crowdfundingu czy preordersów jest bardzo szeroką kwestią. Chcę wam tylko zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Bardziej się skoncentruję na sprawach, można powiedzieć, związanych z założeniem firmą, z flipami, z aspektami takimi operacyjnymi. Ja chciałem jeszcze powiedzieć w kwestii, kto de facto pledżuje. Według danych nie tylko Kickstartera, ale firm, które zajmują się analityką Kickstartera, tak naprawdę backersi składają się w kilkunastu procentach, czy dokładnie 11% z osób, które w granicach, można powiedzieć, czterech różnych kampanii obsłużyli. Jest taka grupa, która powyżej czterech, tak gdzieś można powiedzieć nawet 11, 12, nawet do 30, no to jest taka w granicach około 15 i największa w tym momencie grupa to jest taka grupa, która de facto pledżuje tylko te miejsca, które być może są jednorazowe, ale być może to rodzina zaprosiła albo znajomi, ale tak naprawdę to, co dla nich najważniejsze, to są tak zwane social proof. To znaczy, co to znaczy? To znaczy, że jeżeli oni pledżują, to oni chcą być pokazani przez swoich znajomych, że oni właśnie coś takiego zrobili. Oni trochę robią trochę to na pokaz. Ale to jest de facto jedna z większych grup, więc jeżeli ktoś z was będzie chciał w ogóle planować, czy to w Polsce, czy to na Zachodzie, kwestie Kickstartera czy crowdfundingu, to polecam budowanie swojego własnego fanpage'a, socialów, żeby po prostu jak najbardziej go rozwijać, bo można wtedy bardzo fajnie trafić w tą grupę. Następnie, jak to wszystko u nas poszło? Na samym początku, i to jest taki, można powiedzieć, trend, idzie bardzo fajnie do góry. Trzeba zrobić wszystko, najlepiej 2-3 miesiące wcześniej zrobić kampanię na Facebooku, żeby tak zwanych ludzi zachęcić do tego, żeby zostawiali swoje dane, najlepiej e-maile. W międzyczasie zrobić bardzo silny marketing, żeby oni przychodzili i cały czas byli obeznani z tym. Zrobić kampanię, a to tylko dlatego, że w momencie, kiedy my wygenerujemy duży ruch, ten ruch na Kickstartera, to w tym momencie to, co się pojawi się nie tylko na naszym, można powiedzieć, na stronie Kickstartera, ale na głównej stronie Kickstartera, co może się przełożyć na bardzo dużą gotówkę, bo to tak zwane jesteśmy w miejscu tak zwanym discovery i wtedy jesteśmy w stanie zyskać w ciągu jednego dnia ponad 20 tysięcy dolarów. Jeżeli jesteśmy, im dłużej jesteśmy na tej głównej stronie, to 20 tysięcy dziennie piechotą nie chodzi. To jest bardzo ważna kwestia. Później trend jest taki, że jeżeli kampania trwa około miesiąca, wszystko troszeczkę spada. Oczywiście można zobaczyć po tym wykresie, że dalej pledże idą do góry, ale nie tak, można powiedzieć, fajnie jak na samym początku. Natomiast później pod sam koniec tworzy się tak zwany element uciekającego królika. Co to oznacza? Wszyscy widzą, którzy wcześniej zastanawiali się, czy wziąć de facto udział w tym pledżowaniu, czy nie, wtedy widzą, że już kurczę zostało 1-2 dni do tego do zakończenia i wtedy od razu zaczną ładować kasę. To jest bardzo ważny moment, czyli ten pierwszy, środkowy, ale z doświadczenia i tu też z informacji o znajomych, którzy też brali udział, jeżeli ktoś ma dobrze przygotowany plan marketingowy, plan A, B i C, szczególnie jeżeli chodzi o ten środek, żeby uderzyć, można powiedzieć, w alternatywną grupę docelową, to jesteśmy w stanie troszeczkę przyspieszyć i zwiększyć zaangażowanie ludzi, jeżeli chodzi de facto o ten środek. To jest bardzo istotne. Żeby dobrze osiągnąć tą kampanię, to trzeba zrealizować następujące rzeczy. Dobry PR,
najlepiej nie wszystko wrzucać do jednej agencji PR-owej. My mieliśmy kilka agencji PR-owych. Mieliśmy w Polsce mieliśmy Piotra Sarotę, mieliśmy w Stanach Zjednoczonych firmy PR-owe, które de facto z jednej strony dawały na pewne rzeczy od sukcesu, za inne musieliśmy płacić. Mieliśmy osobę, która pisała de facto specjalnie, miała dojście do odpowiednich osób. Czyli nie można wszystko postawić, można powiedzieć, na jedną kartę. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, która jest bardzo istotna, fajne wideo. I tutaj akurat nasi znajomi, którzy nam zrobili właśnie z Moon Studio, tutaj kudos wielkie, zrobili nam bardzo fajny filmik w ciągu jednego dnia. Jak jest dobrze rozpisany scenariusz, to w tym momencie będzie to i taniej, i bardzo sprawnie. Tylko pamiętajcie, scenariusz jest numer jeden. I z tego, co wiemy, to, co moglibyśmy my zmienić jeszcze w naszym filmiku, to więcej wpuścić, można powiedzieć, osobę, która mówi po amerykańsku. To niby było na początku, ale gdybyśmy to więcej tego puścili, byłoby być może troszeczkę lepiej. I przechodzi teraz pałeczka do Błażeja. Kickstarter, chociaż twierdzi, że jest globalny, tak naprawdę jest amerykański. Czyli jak nie macie firmy w Stanach, nic nie zrobicie. Kickstarter jest dużo mniej przyjazny makersom, czyli ludziom, którzy tworzą, niż twierdzą i niż na przykład Indiegogo. Indiegogo do nas dzwoniło 3 tygodnie przed kampanią, proponują, żebyśmy się przenieśli. Już było za późno, za dużo rzeczy było w ruchu, żeby to robić. Chociaż kto wie, jakby to poszło, dlatego że ja wam powiem w ten sposób. Jeśli macie jakiś lśniący gadżet, który jest taki no-brainer, widzę i wiem, co to jest, ja to chcę i cena mnie nie odstrasza, to Kickstarter. Natomiast jeśli musicie i tak to wytłumaczyć i Kickstarter wam de facto tutaj nic nie robi większej różnicy, bo czy człowiek, do którego dotrzecie i mu to wytłumaczycie, kliknie w Kickstarterze czy w Indiegogo, nie ma większego znaczenia. Natomiast jeśli musicie do niego dotrzeć, to Indiegogo jest przyjaźniejsze. Druga sprawa, czy to jest coś, co proponujecie, rozwiązuje problem gościa w Teksasie, w Krakowie i w Nowym Jorku i w Londynie, czy rozwiązuje tylko w Krakowie i w Warszawie, bo dotyczy tylko i wyłącznie lokalnego rynku, jest ograniczony językowo albo kulturalnie, albo czymś takim. Więc te rzeczy trzeba sobie wziąć pod uwagę. Żeby spółkę przekształcić w incorporated, to jest trochę zabawy i bez prawnika się nie obędzie. Znaczy są 3 rzeczy pewne, nie? Śmierć, podatki, że prawnik cię różnie. Co w naszym wypadku jest nieprawdą, nasi prawnicy są świetni. Musicie zacząć od prawnika i teraz tak, najlepiej popytać się z polecenia, czyli ktoś, kto wam poleci, typu pogadajcie z tym, pogadajcie z tamtym. Myśmy mieli farta, że nas znajomi polecili do takiej bardzo fajnej kancelarii, notabene bardzo dużej, na którą nie byłoby nas stać, ale oni mają bardzo otwarte podejście do startupów i bardzo często udaje się dostać taki deal pod tytułem wykonamy dla was pracę za x tysięcy dolarów, a wy nam zapłacicie, jak zbierzecie jakieś finansowanie, takie konkretnie ustalone. I wtedy de facto oni zaczynają dla was pracować bez wynagrodzenia, oczywiście do tej ustalonej kwoty i trzeba pilnować, ile te koszty wszystkie się sumują. Druga sprawa, założenie spółki z odpowiednią strukturą. Wygooglacie sobie, że ktoś wam założy spółkę za $500, po czym wylądujecie ze spółką, z którą nic nie da się zrobić. Inwestor tam nie wejdzie, nic nie da się w niej zmienić, bo tak została skonstruowana. LLC w kosz, to jest działalność gospodarcza, zapomnijcie o tym. Musi być incorporated i musi być incorporated w poprawny sposób, czyli siedziba w Delaware, czy zarejestrowana korporacja w Delaware z siedzibą na przykład w Kalifornii, czy w Palo Alto, czy gdzieś indziej. Kolejna sprawa, jak będziecie mieli firmę, dopiero możecie zakładać konto bankowe. Ja się od Arta nasłuchałem horror historii i zacząłem bardziej doceniać nasz bank, bo Silicon Valley Bank, naprawdę, słuchajcie, w Polsce mamy zajebistą bankowość. mBank na przykład, mój ulubiony, subiektywnie oczywiście, rządzi. Naprawdę tam, żeby zrobić przelew, możesz oklikać, ja już tak nie wiem, co robię. Natomiast Silicon Valley Bank jest jednym z najlepszych, bo ma najbardziej takie ludzkie podejście, dlatego że tam ludzie podejmują decyzje, a nie algorytmy. W innym banku ktoś, jakiś system oflaguje cię jako, nie wiem, podejrzane coś, już nikt nie chce z tobą rozmawiać. Nawet nikt na maila nie odpowie i nie wie, o co chodzi. Kolejną sprawą, jak chcecie potem robić Kickstartera konkretnie, bo na przykład Indiegogo stoi na PayPalu, co jest i dobre, i złe. Dobre dlatego, że to nie jest Amazon Payments, z drugiej strony to jest złe, bo PayPal sobie ubzdurał rolę szeryfa internetu. I oni potrafią, pewnie wielokrotnie słyszeliście, zamrozić w jakiejś firmie środki, albo tak, albo udowodnijcie mi, że wy jesteście nielegalni, znaczy, że jesteście legalni. No, chyba powinno być na odwrót, wy powinniście udowodnić mi, że ja robię coś nielegalnego, prawda? A oni mówią, jest pewien concern i będziemy to badać. Jak długo nie wiemy, jaki concern nie powiemy. Amazon Payments jest też super. Zakładałem tam konto 6 razy i za każdym razem było your account is bad. Why? I don't know, it's bad.
OK, to co mogę zrobić? You can start over. OK, szósty raz, siódmy raz. W końcu, słuchajcie, przez Founders Network, taki LinkedIn do startupów, skontaktowałem się z gościem, który mówi, słuchaj, to jest zawsze tak działa, dlatego że oni weryfikują automatycznie, czy ty istniejesz. Czyli oni mają bardzo szeroki dostęp. Mój educated guess jest taki, że oni mają dostęp do danych podatkowych. Jeśli stwierdzają, że taka firma czy taki człowiek nigdy podatków nie płacił, najprawdopodobniej nie istnieje. Więc odrzucają wtedy taką rejestrację i trzeba się dobić do jakiegoś człowieka, co nie jest łatwo, który by manualnie to przepchnął. Nam się udało po chyba 7 miesiącach. Naprawdę. I to było telefony co parę tygodni pod tytułem, co można z tym zrobić, dlaczego najpierw zatwierdzacie konto, po czym je zawieszacie, jakie możemy wam dokumenty dostarczyć, okej, szósty raz prześlę mój skan dowodu osobistego i paszportu i wizy i tak dalej. Także jest w tym naprawdę urok. Po czym, jak już przejdziecie przez Amazon Payments, to trzeba podpiąć swoje konto do Kickstartera i tam jest jeszcze raz to samo. Trzeba sobie zatwierdzić konto na Kickstarterze, który robi to dokładnie taki sam sposób i też mówi, sorry, you not exist. Więc mnie się udało, dlatego że byłem w San Francisco, spotkać się z człowiekiem od hardware'u w Kickstarterze, który popatrzył, mówi, okej, teoretycznie można robić tak, że musi być osoba, która personalnie jest odpowiedzialna za ten cały projekt. Czyli jest imię i nazwisko osoby, która bierze za siebie całą odpowiedzialność. Osobistą, prawną, jakąkolwiek inną. To nie ja? To chyba ja. Słuchajcie, i teraz tak, różnie to działa. Teoretycznie jest możliwe, żeby konto było firmowe, ale oni tak chcą zwalidowanej osoby. Ja nie mam amerykańskiego adresu, więc uparcie system odmawiał rejestracji mojej osoby. W końcu udało mi się porozmawiać z tym Giulio i on manualnie zatwierdził moją kampanię, ale zażądał, żebym rozebrał prototyp, więc go rozbebeszyłem, żeby pokazać im zdjęcia ze środka, że on faktycznie ma w sobie elektronikę. Po prostu są bardzo upierdliwi, powiedziałbym, i oni podchodzą trochę do sprawy jak PayPal. PayPal dba tylko o tych, co kupują, w ogóle nie dba o tych, co sprzedają. I to wiem, bo ja przez PayPala sprzedaję. To jest dramat. Na dobra elektroniczne PayPal oferuje zero ochrony. Czyli każdy może zażądać zwrotu i dostać zwrot z automatu. Natomiast Kickstarter postępuje podobnie. Jeśli chodzi o opłaty jeszcze, póki mam czas, to jest tak. Kickstarter bierze 5% od każdej transakcji. Też, co jest nieprawdą, że bierze od sumy. Nie, on bierze od transakcji, więc jeśli ktoś na przykład zadeklaruje $1000, ale go nie wpłaci, to nie płacicie tej prowizji. Amazon Payments bierze 3-5% w zależności od tego, gdzie jest transakcja i czym jest realizowana. Czy to jest czek, czy to jest karta, czy to jest coś jeszcze innego. Co jeszcze? Chyba wyczerpałem limit. Jakbyście mieli jakieś pytania. O, tu jest w sumie podsumowanie. Aha, tutaj jest bardzo ważna rzecz. Tutaj na górze. Komentarze, komunikacja z tymi ludźmi to jest podstawa i to jest żyła złota, słuchajcie, bo wiele bardzo cennych pomysłów, sugestii i komentarzy dostaliśmy właśnie od naszych backersów. Ja pierwszego dnia, jak odpaliliśmy, poszedłem spać o 5 rano i tak bym nie poszedł wcześniej, bo nie usnąłbym, wiedząc, że tam są nieodpowiedziane jakieś pytania i większość pytań pojawiła się tak naprawdę pierwszego dnia. I myśmy w trakcie kampanii zmigrowali z Raspberry Pi na Banana Pi i to był informacja, którą nam jeden z backersów podsunął. Ja myślę sobie, jasne, Banana Pi, arbuza też sprawdzę. Nie, to była prawdziwa platforma, która wystartowała 2 tygodnie przed naszą kampanią. Nawet nie wiedzieliśmy. A jest o rząd wielkości lepsza i kosztuje podobne pieniądze. Więc żeśmy się przenieśli w trakcie kampanii, co było trochę szaleństwem, bośmy zmienili w ogóle hardware, na którym to stoi, ale to była dobra decyzja z perspektywy czasu i nie żałujemy. Co jeszcze mogę powiedzieć? Chyba w sumie tyle. Także dziękujemy bardzo. W czasie się zmieściłem. Zapraszamy, żeby zapamiętać nasze Twittery. Tak, jak będziecie mieli jakieś pytania, to mailujcie lub piszcie. Będziemy odpowiadać. Dzięki.